Co mają ze sobą wspólnego Oświęciński, Godlewska i Sabzero? Jak wygląda praca w galerii handlowej i kto jest terrorystą w Polsce? Odpowiedzi na te pytania uzyskacie w serialu Galera. Pierwszy odcinek już dziś o godzinie 20.00. Link w opisie. 10 ciekawostek o jednostce Grom. Materiał opracowany na podstawie książki Szturmen, w której informacji na temat jednostki udziela podpułkownik Krzysztof Przepiórka. 10 Grom powstał jako jednostka mająca chronić dyplomatów w trakcie operacji Mosto, polegającej na ewakuacji Żydów ze Związku Radzieckiego do Izraela. Więcej o tym na kanale Światowa Historia. Zapraszam. 9 Grom do 1999 roku podlegał Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, czyli formalnie była to jednostka policyjna antyterrorystyczna. Dopiero w 1999 roku przekazano ich pod opiekę Ministerstwu Obrony Narodowej. Czyli teoretycznie policjanci stali się żołnierzami. Osiem żołnierzy gromu poza służbą udzielali się w wielu miejscach, na przykład działali w Izraelu czy Libanie oraz oczywiście szkolili żołnierzy Kadafiego w Libii. Siedem żołnierzy Gromu byli szkoleni przez jednostki specjalne amerykańskie i brytyjskie. Amerykanie we wspomnieniach polskich komandosów precyzują się bardzo arogancko i zadartym nosem, jednakże jako najlepsi w swoim fachu. Brytyjczycy zaś byli nastawieni do polskich żołnierzy w trakcie szkoleń bardzo pozytywnie i nawet zastosowali do swoich formacji kilka taktyk opracowanych przez Grom w trakcie szkoleń. 6 w gromie każdy musi przejść szkolenie, nie tylko oddziały bojowe, ale również logistyczne czy organizacyjne. Testy mają co prawda lżejsze, ale nadal są trudne. 5. podpułkownik przepiórka wspomina kobietę, która pojawiła się na testach sprawnościowych z psem. Twierdziła, że ten będzie po prostu obok niej biegać po lesie. Po trzech dniach kobieta musiała targać psa na rękach, ponieważ ten nie wytrzymał tempa. O dziwo mimo to testy zaliczyła. 4. W latach 90., kiedy agencja ochrony nie była aż tak popularne, żołnierze gromu poza służbą ochroniały polskich VIP-ów. Przez specjalców byli ochraniani m.in. Starak czy Aleksander Głudzowaty. 3. Pierwsze szkolenie bojowe grom odbył w amerykańskiej Dakocie. Przed tym, po powołaniu jednostki, ale przed rozpoczęciem profesjonalnych szkoleń, komandosi przejęli po żołnierzach radzieckich budynek w Rembertowie i tam sami zbudowali prowizoryczny pierwszy ośrodek szkoleń. Dwa swego czasu grom przez dowódców był postrzegany jako najmniej zdyscyplinowana jednostka. Czemu? Bo było tam najwięcej kontuzji, a jak dużo kontuzji, znaczy dyscyplina za słaba. Było to głupie myślenie, ale bardzo schematyczne, a w latach 90. dowódcy, którzy uczyli się jeszcze za czasów PRL-u, patrzyli głównie na schematy. Jeden szkolenie wraz z wyposażeniem jednego żołnierza to kilka, jeśli nie kilkanaście milionów złotych. Oczywiście są to dane nieoficjalne, a jedynie domysły wspomnianego wcześniej byłego żołnierza Gromu. Dzięki za obejrzenie do końca. Koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. W komentarzu dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku. Zajrzyjcie również na inne nasze kanały: Światowa Historia, Światowy Futbol, Niezmyślam, kanał poświęcony popkulturze oraz Backbone, mój autorski projekt. Ponadto ogarnijcie anglojęzyczne kanały. Linki oczywiście w opisie. Cześć.